No to ja już wystartowałem. Czekaj. Tak. Ja tego nie wytnę. Wiem, wiedziałem, że to nie wytniesz. Dzień dobry, cześć i czoła, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, jest Skie. Siema. Ej stary, czy ja mam? Aha, dobra, myślałem, że mam ten kartonowy miecz, stary, a na szczęście jest kartonowy z żelaza. Nie, on jest taki, no. Wiesz, nie z żelaza, to jest z miedzi. Tak? Skupę, a, no. W sumie racja, miedź, ty racja, się znosz, no. Paweł, ty się znosz. Boże, co ja jestem, jubiler? Czy ja wyglądam na jubiler? To, że zegarek, noże, to nie zawsze jubiler jestem. Co? Puściłeś bąka? Nie słyszałeś co? Tego? Nie. O kurde, to no może tam już... tam coś biega przed nami, ale to spoko, iść pierwszy. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, co dzisiaj robimy w ogóle? Powiedz nam, co dzisiaj robimy w ogóle, bo tak biegnie, no, moi wiem. Drodzy, słuchajcie, kontynuujemy wyprawę. No, ogólnie idziemy na północ. Na razie jesteśmy na D4. To są te duże! Czego się drzesz? Czekaj, no co? No stary, zobacz, tam... Jesteśmy... Co to? O nie! No mówię, stary, że coś się dzieje! Goni mnie, uciekaj, Paweł! Dobra, czy Run uciekamy, forest. Tak, czy bijemy się, czy uciekamy? Uciekamy, a nie? Czy bijemy go? Nie, dobra, uciekamy. A sobie tego możemy zabić, bo on nie, jest... Jest mało czasu. To idziemy. Nie, czekaj, dobra, chodź, jest mało czasu, moim zdaniem, chodź. Idziemy tędy. No to idę. Musimy jakoś przejść. O Boże, tam jest dziura, chodź może w dół bardziej. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy, czyli idziemy na północ. Chcemy zobaczyć, jak wyglądają biomy, jakie są potwory. Musimy to dla sprawdzić. Nas i dla was sprawdzić. Sprawdźmy. Dokładnie to. Tak. No sprawdzi. I zobaczymy, może jakieś fajniejsze biomy tam będą, gdzieś się w końcu przeniesiemy, nie? Tak, na razie trafiliśmy na gigantyczne góry. Właśnie, i no. Jesteśmy, czy nas goni dalej, czy nie? Nie, odpuścił sobie już. Przestał, czekaj, sobie otworzę mapę na chwilę. Jesteśmy teraz w 4D. Tak, tak. Parta dupcia. No prawie piątka już raz, zaraz się zaczyna. Zaraz wejdziemy w piątkę. Chcemy dojść do ósemki, nie? Krateczki. Tak, chcemy dojść do samego końca, zobaczyć co jest na końcu mapy. Czy po prostu znikniemy z radaru i mapa się będzie generowała dalej. Czy po prostu będzie jakaś wielka ściana albo płot, nie wiem. O, ja bym stawiał na wodę, wiesz? A my ten zejdziemy? Jest tak trochę... O nie, 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 nie. Dobra, przerwało się. Stój, okay. Stój! O, i co tam? To schodzimy, nie? Nie ma innego wyjścia. No tak, no idź pierwszy, no mówię, ale... No to idę. Tu są same okay. te niebieskie, które zabijaliśmy, więc spoko, możemy iść dalej. No, na razie spoko, możemy nie, ominąć, ale no. Ogólnie, czekaj, musimy iść, co, tam jest gdzieś niebieski? Nie, spoko, ludzie. No bo moje lewe jest. Jest coś mi żyga do ucha, normalnie, ja nie wiem. No to właśnie moi drodzy, ta gra jest troszkę jeszcze zbuk... A! Nie, na szczęście o, goni. Ciebie goni. A mnie goni. Zostaw mnie, w brutalu. Ja mówię, gra jest zbugowana i po prostu potwory coś jakby były obok mnie, nie? A one są. Stary, bo tak mi żyga, nie? Coś do ucha lewego. I tak patrzę, o kurde, biegnie obok mnie. Uwaga, tu jest nosorożec u góry po prawej. Wiem, po prawej nosorożec, ale nosorożce są bardzo jeszcze... No wery mucho silne. Niebezpieczne. Ale gdybyś trafił czerwony, to myślę, żebyśmy się skusili na niego. Tam coś, uważaj, pod nami jeszcze jest. No prosto na nosorożca biegniemy. Faktycznie, to trzeba mieć delikatnie. Poczekaj, pomyślmy. Dobra, może tędy, racja. Na razie dzisiaj... zmieniły się potworki na takie niebieskie. Dzisiaj będzie speedrun przez mapę. Tak, nie, no bo ostatnio troszkę mało przeszliśmy. Musimy troszkę przyspieszyć, a chcemy zobaczyć co tam się dzieje. Tak, chcemy zobaczyć koniec jak mapy. Jak się mapa zmienia, ogólnie coraz bardziej teren górzysty się robi. No, no i silniejsze potwory, nie? Czekaj, zwolnijmy na razie, zatrzymaj się na chwilę, ja zjedzmy coś. Zsapałem się. No ja też się właśnie zsapałem, nie? Dobra, ja mam full. Jak już full? No mam full. Co za koleś? Oj. No dobra, teraz mam full. Czekaj, daj mi wiec. Niebieski. Dobra, idę za tobą. Tam jest ten. Dinożaru przed nami. Uważaj tam... na te czerwone, o! Bo te czerwone strasznie czerwony, szybko biegają. Czerwony jest, a to w sumie ten, którego już mamy. Nie, ale spoko, czekaj chwilę. Zobaczmy tylko, co ja mam. Goblin, Lizardman i Goblin. No to trzeba zmienić wiece na Lizarda, tam one są lepsze, nie? Tak, musimy przenieść się na Lizardy. Ostatnio tłukliśmy jednego, to tu jest ale czerwony, chodź. Zrobiła się noc. Ja do niego strzelę. Dobra, strzelę do niego, niech on przyjdzie tutaj. Ty bierzesz jego duszę czy ja? No bez różnicy, kto pierwszy? Bo ja mam jedną, nie? Ja też mam jedną. Tak? No. Aha, nie, bo nie zabiliśmy tamtego. Dobra, dawaj. Niewitalny Lizardman. Bij go! Ładnie wybij. Nie, ja patrzę jak on wygląda. A dobra, bo on ci bije mocno. No bije mnie mocno, to wyobraź sobie. O, patrz, jest! O, wziąłeś mi. Taka sytuacja, dobra, następnym razem ja wezmę. Dobra, to nie będzie twoja. Dobra, okej.
Czekaj. Uj. Żygam mi znowu. To koło nas po lewej jest. A dobra, to chodźmy tędy. Idziemy tędy. Chodź, dobra. Czekaj, skacz, bo żeby. O Boże, nie tędy! Czerwony, aaaa! Czerwony. O Boże, tu jest niebieski. No to prawą idziemy. A okay, są dwa ogólnie. Więc ja bym szybko biegł. Gonią? Co ty bijesz? Co? Co ty bijesz? Lizardmana. Czerwonego czy normalnego? Normalnego. Aha. U mnie goni mi czerwony. Zabije. Znaczy ten duży. Zaraz mnie zabije! Uciekaj! Dobra, załatwimy gościa. A jeszcze kolejnego, chodź, zobacz. Stary, nie teraz, bo ja życia nie mam. A to on ciebie goni. No mnie goni. No dobra, ale ja mam 186 życia na 1000, stary. Dobra, to ja biegnę przed ciebie, niech mnie zgubi. No, biegnij już na północ, wiesz? Biegnę ku północy. Biegnij ku północy. Będzie dobrze. No, słuchajcie, moi drodzy, musimy sprawdzić, jakie są jeszcze potwory. O. Jakie są jakieś istotki. Inne biomy jakieś czy coś. Dokładnie. Czy on biegł w drugą stronę, czy on pobiegł teraz w moją? Nie, on się wraca ogólnie. Tak? Aha. No teraz zatrzymał się już. No możesz bijać. Dobra, okej. Okay. Już lecimy. Czekaj, tutaj mamy... dawaj, pamiętaj, ale, to ma inny kolor na wprost. To jest inny kolor. To jest inny kolor, Paweł. Stary, tak. Ja myślę, że on... Gdzie on pobiegł? On jest czerwony, stary. On nie jest czerwony, on ma po prostu inny... To jest ten elit pewnie. Bijemy go? Elit to jest niebieski, ten czerwony, ten, a to nie wiem. No w dwójkę jakbyśmy byli, to może byśmy dali mu radę. Wiesz co, ja nie wiem ile mam życia, wiesz? Na pewno dużo, sprawdźmy to. Dobra, weź ten, z daleka było trzeba strzelić. 2400. No to dużo. Obij go. Musisz robić uniki. Lizard masz bezsenkę. Musisz robić uniki, biegaj do koła, stary, nie, spokojnie, spokojnie. Celuj w głowę! Nie, celuj w dupcie! O nie! Jak zginiesz, to będzie lipa. No, zginąłem. Co ty gadasz? Wiesz, że odrodzisz w łóżku? I właśnie do ciebie biegnę. Co za koleś? No... No co za łeb normalnie? Tu jest twoja skrzynka. Zdarza się. Mogę sobie łóżko postawić tutaj po drodze, wiesz? A obydwoje mogliśmy, nie? No nie, no bo ja nie chciałem umierać. Nie chciałem umierać. No co, no taka sura... No co, widzimy się za chwilę, tak? Tak, widzimy się za chwilkę, dokładnie. Dobra. Pawle, biegnę, jesteś Paweł! Jesteś w końcu, kartonowy ludziku! O nie, puśćcie mnie, puść mnie tam! Ale ja tędy biegam ostatnio. O, jestem, tadam! O, jest! Uważaj, bo tam są te paszczury. Boże, co za kartonowy ludzik z tego. Czyli zabiłeś ich jeszcze? Dobra. Strasznie to wyciało. O, słyszałem. Dobra. Dobra, okay. Zapomniałem sobie zbroję. Bo tam jest ten czerwony duży, dobra, to wiesz co, weź tam się załóż. Okej, okay, moi drodzy. Moi drodzy, czekałem całą noc i pół dnia. Oj tam. A, znaczy, nie, właściwie dwa dni, prawda? Dwa dni czekania były, tak na skie. A się czepiasz. Także proszę, następnym razem nie umieraj. Chodź, idziemy małymi kroczkami powoli. Tu jest jakaś dziura, to może nie. Czekaj moment, tylko sobie założę miecze i tak dalej. No stary, pośpiesz się trochę, bo mamy czerwony już na ogonie. Za chwilę zaczniecie gonić czerwone jaszczurka. Idziemy. Dobra. Ziomek, naprawdę. Ku północy. Dobra, słuchajcie, biegniemy na północ. Ogólnie oglądaliśmy mapę i tak właśnie myślałem, że najprawdopodobniej jest to wyspa, wokół której jest woda i jesteśmy po prostu zamknięci na tej wyspie, ale tylko przekonamy się w momencie, kiedy biegniemy na punkt 8. Tak. Na drugim końcu, czekam, tam coś było, idź biegnij pierwszy. Najlepiej, nie zginę ponownie, nie? O, niebieski. No co? Ale niego ominiemy. Nie, niebieski, nie, ominijmy ich. Dołem biegnij. O Boże, dobra, ja ci nie pomogę, jestem w drzewie. No to wyjdź z tego drzewa, Paweł. Boże, tu jest czerwony! Chodź szybko! Tutaj na dół. Będę potrzebował twojej przemocy. Gdzie na dół? No, na dół. Z góry mi się skoczy, stary. Ale teraz, już. Tak jakby goni mnie właśnie tutaj, któryś. Ale, aha. A i ty jesteś. Dobra, no, stary, to cofnij się do tyłu i obok różowego drzewka w dół. Obok różowego drzewka w dół. Tak. Różowe drzewko w dół. No, kurde! Panie! Panie kolego, no panie, tu jest czerwony, dawaj szybciutko! Ale mnie goni teraz trzech! Widzę. Przestali cię gonić właśnie. A. Dobrze biegniesz, ale uważaj, bo biegniesz w drugą sporę. Tam jest kolejna spora, która cię będzie prawdopodobnie chciała gonić. Ci nie widzę, Paweł, nie wiem czemu. Jak biegłeś cały czas prosto, tam za tym z górki spadałeś, to w prawo miałeś biec. Prawo. Za drzewami jestem. A, uważaj, tam jest czerwony. Po twojej lewej jest czerwony, przed tobą jest czerwony świecący.
Wow, czerwony, to złaś na niego, chodź tutaj, Paweł. Uciekaj! Gonią cię! No widzę właśnie znowu. Boże! Niebieski mnie też goni! To uciekaj, Paweł! Dobra, chwila. Dobra, no, odpuścił, ale szybko odpuszczałem, ale mi spoko jest. Nie, goni mnie jeszcze jednak. O rany, no. Co za... Co za, Paweł! Gdzie ty jesteś w ogóle? A gdzie ty jesteś? Ja szukam tego czerwonego. A ja tu jestem świecącego. Po czerwonego jestem. O, chodź. Nie, dobra, o, jesteś, dobra. Okej, okay, cześć. Goni mnie? Goni mnie! Tak! Nie, odpuścił. Dobra. Odpuścił, dobra. Nie, ale to był czerwony, ale niestety już uciekł. Dobra, słuchaj, idziemy jakoś, musimy przebiec. No to ty śpiesz teraz. Jezus Maria, bo to był czerwony. Teraz jako... Jest, tam jest. To ja go strzelę. Dobra, strzel do niego, no. O, co jest, nie trafiłem go? Ostrożnie, ostrożnie, bo tam po prawej się... On się zbugował chyba. Ale czekaj, ja go zabiję tak, strzelam do niego. Spoko, ja też mam bełty. Masz bełty? Moje bełty są mocniejsze, tylko wiesz co, ja wezmę teraz ten, jego duszę, bo ty już masz tą duszę. No tak, 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 teraz ty bierzesz. Chyba, że nie zdążysz. Jeszcze jeden strzał chyba. Dobra, czekaj, idę biegnij, po duszę. Paweł, biegnij po duszę. Biegnę po duszę. O, dobra, mam duszę. O, moje poczekaj, strzały. Teraz tak, to jest Goblin Soul, to jest Lizardman Soul. Goblin Soul to ściągam. Wolves, tak. Gdzie to jest? Ja to podniosłem? Ja nie mam. Co jest? Coś jest nie tak. A co, nie masz tego? Czy co? No właśnie nie, no mam, ale to jest jakaś lipa, czekaj. Czemu? Bo jest, czekaj, gdzieś tu, albo może gdzieś to indziej leży, ja nie widzę. Nie no, mam, czekaj, Dryad Soul, Stag Soul, Wolf Soul i Goblin Soul. A to był Lizard, na pewno. No właśnie. Stary, to był Lizard, ale nie ma tego duszy tutaj. Czekaj, jeszcze raz otwórz. Ej, naprawdę, nie ma jego duszy, czekaj, co to jest? No nie, nie ma. A czekaj, nie, co to jest? Glowing Magic Essence. Jeszcze a to jest jakąś. Ten, to jest do enchantingu. Ale nie widzę tej duszy. Nie wiem, dobra, coś się zbugowało prawdopodobnie. No to idziemy dalej. Albo ty go zabiłeś i dlatego na ciebie było? Nie wiem. Nie, ja tego nie mam właśnie u siebie. Dobra, to chodź, idziemy. O, czekaj, ostrożnie, tu musimy przejść dookoła. Dobra. Albo i nie. O, dobra, inaczej. Sprintem, słuchaj, musimy, przez środek. Musimy przebiec przez środek sprintem. Uwaga. Ja jestem na pełno, także możemy biec. Cztery. Dawaj, sprintuj, Paweł. Na północ, bardziej w lewo. Tam jest czerwony jaszczurka. Tam jest czerwony. Już, no właśnie widzę. Ale wiesz co, ty ale ona jest silna. One były bardzo mocne, wiesz? No, ona była silna. Także musimy je olać. Tam widzę czerwonego niebieskiego. Więc szlaken, gonią mnie jeszcze? Boję się obejrzeć, czekaj. Tak. No dwa gonią nas. Mam raz tylko gonią trzy. Mam tylko pół sprinta życia. Ja też. Dobra, stary, uciekaj. O kurde, ale będzie lipa. Paweł, ale nas zgonią. Proszę, to jest dziura jakaś! Paweł, uciekaj, bo nas dużo goni. No, naprawdę wiem, dużo. Mam 300 mam tylko z tego. Staminy, ja mam 300 staminy tylko, za chwilę mnie dorwą. Nie, spokojnie, no. teraz możesz zwolnić. Na pewno? No, bo ja nie słyszę w ogóle teraz ich za nami. Dobra, chwila przerwy. Chłopie, to jest po prostu jakaś masakra normalnie. Masakra, fajnie. Ale szybko mi się teraz tutaj uzupełnia, stamina uzupełniła się. Dobra, lecimy dalej, dobra, stary. Lecimy dalej, zobacz. Ominiemy tę górę od prawej. Dobrze. Zobaczymy, czy się... No tam od lewej nawet byśmy nie dali rady chyba za bardzo. Stary, masakra, czekaj, tu jest, czekaj. Tu od lewej biegnij. Jest niebieski znowu. Bo jest niebieski znowu. Ja nie chcę się z nimi bić, bo na razie chcemy jak najszybciej dotrzeć do ósemki. Do końca mapy. Do końca mapy chcemy dotrzeć. I zobaczyć, co tam się znajduje, jak to wygląda, jak wygląda koniec mapy. Czy będzie się renderowała dalej, jak w Minecrafcie, czy... Czy po będzie prostu to jest przerwana, zamknięta, czy to jest, może to zamknięta wyspa po prostu i tyle. Ja bym stawiał, że zamknięta będzie, wiesz, że będzie koniec mapy. Ja zakładam też, że zamknięta wyspa, chociaż wiesz, w sumie ten świat się renderuje losowo, więc może być tak, że będzie dalej. No zobaczymy zaraz, zaraz się dowiemy. Co tam jest? A, to krzak. Krzak? To jest krzak, no. Ach, dobra. Okej. Okay. A! Stary! Boże, jaki jestem tępy. Co? Coś nas goni? Co zrobiłeś? Gdzie ty jesteś? Tu stoję, obok ciebie. A, dobra. Czemu się darłeś? No bo zobacz, bo ten Lizard Marsol domyślnie, no, głupio tak jest zrobiony. No. Że... Jest na pasku dolnym? Na pasku dolnym się pojawia. To ja zakładaj, biegniemy. Ja nie zwróciłem uwagi w ogóle na to. Oj, Paweł. Czaty, napiszcie później u Paweł. Oj, Paweł. O, jak jej, mogłeś? Ej, po co tam się dzieje? Jakaś wieża. No właśnie widzę ją. Czy z góra, nie wieża. Ale wiem, że to jest góra, ale wygląda jak wieża z okiem. Ale trzeba to sprawdzić.
Ogólnie, moi drodzy, zaczyna się robić noc. Czerwony tam jest. Widzę. Ale zaczyna się robić noc. I w związku z tym za chwilę tu wyjdą pająki. Jesteśmy na takim terenie. Dobra, czekaj, stój. Tak? No, no? To przybiegnie, poczekaj, bo... Zbliżasz się do kolejnego, po twojej lewej stoi obok siebie drugi i ten. Jak on cię zobaczy, to stary, ty leżysz. Dobra, biegnij, Paweł, ale strzelaj! Biegnij w tą stronę. Zniknął. A, no bo noc jest, wiesz? Dobra, chodź szybko, bo teraz się pojawią te... O kurde, pojawił się goblin czerwony. Gdzie ty, Paweł? A tam jest, dobra. Tu jestem. Lecę. Okej, ja może sobie coś zjem. Widzisz tego czerwonego goblina? Nie, milion ma życia. Spróbuj go tam trzasnąć, gdzie ty jesteś? No to strzelam. Strzelaj, ile ma życia? Jakby co, to biegniemy na N-kę cały czas. 2900. Dobra, biegniemy dalej na N-kę, uciekaj. No chyba tak, chyba lepiej uciekać. Nie, stary, 3000 życia, to wiesz, to troszkę za dużo. No, mogłoby być słabo. Nie, bo kwestia jest taka, znaczy wiesz, dałoby radę, możemy zrobić metodę biegaj w kółko. Biegaj w kółko, tak, dokładnie. I wtedy udałoby się, czekaj, biegnij tędy. Boże, dobra, biegnij cały czas do przodu. Ale tu są małe gobliki, on tam nie zrobił. Ale... One są już rzucały, jak pamiętam, chyba. Nie. Nie? Pytam się, że coś rzucają. Dobra, nie ważne. Obelgami rzucały pewnie, obelgami, Paweł. Tak. Skiety, pulchna, parówko. Dobra. Nie jestem pulchny. Parówka może tak, ale nie pulchna. Tak. Pęknięta parówka. Pęknięta, tak. No bo wiesz, jak za długo gotujesz parówkę, to pęka, nie? Nie wiem. O, chłopi! Uważaj, tu jest jakiś dyfuzor. Co tu jest? No, profesjonalnie, geograficznie oznaczyłem, że to jest teren, czyli taka... To jest lej krasowy, ty się znosz. Tam jest kryształ ogólnie, ale biegnijmy dalej. Dobra, lecimy. Bo mamy swoją kopalnię, my z kopalni będziemy czerpać kryształy, a teraz naszym priorytetem jest to, żeby nie wpaść tam do dziury na dół. Tak. I żeby, uważaj, bo tam kolejna dziura pewnie jest. Dziurka, no. Dobra, weźmy na szczyt. Szczytów. Czekaj, i co tu mamy? Co tu mamy przed sobą? Tam są gobliny i te, i impy, więc możemy spokojnie biec, moim zdaniem. Nie mogę ci skoczyć na łeb. Dobra, biegnijmy faktycznie, dobra. Czekaj, tu jest dziura, bo ta konkretna. No tędy, dawaj. O, tędy, dobra, cyk. Elegancko, dobra. Ja jestem. Lecimy. Gdzie jesteśmy w ogóle już? O, patrz, stary, zostały nam tylko dwie kratki. O, i pięknie. Dwie kratki to przebiegniemy i będziemy mogli. Będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje tam na krańcu świata. Na krańcu świata, czy tam jest krańc świata, czy nie. Zaraz się przekonamy. Będziemy pierwsimi, którzy dotrą na krańc świata. Będziemy pierwsimi, no. Pierwsimi, tak, pierwsiami. Ja prosto na goblina biegłem. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Na razie mamy las. Tu są impy, więc easy. No, impy są spoko. Troszkę szybko latają, ale spoczko, loczko. Nie, dam radę. Tam w lesie już widzę coś czerwonego, tam jest jakiś czerwony, ale... Zaraz się przekonamy, co tam czerwony właściwie się dokładnie kryje. Gdzie ty widzisz czerwonego, Paweł? No tam, za drzewami, jeszcze kawałek musimy przebiec, on jest daleko. No, czekaj, muszę sobie zjeść coś. Imp cię goni, albo mnie. Ciebie goni, nie mnie. O, rany. Ram. O, jest ten imp czerwony. Dobra, nieważne. Ale jego nie ma sensu dodatkować nawet. Nie ma sensu. Jaki wojskowy? Słaby. Dobra, biegnij berserker w prawo. O, jest tam nie mam. Stary, co tu się dzieje? Tu jest chyba plaża, coś mi się wydaje. No, chyba dobiegamy do wody, powiem ci szczerze. Chyba powoli. Dobiegamy do wody. Tak jest! No, na bank, no, będzie woda. Albo pustynia. Nie, to będzie tak samo jak u nas, czyli pustynia i woda. Kurde, dawaj, weź go z trzaskaniem, bo skupiam się stamina na bieganie. Dobra, gleba. Czekaj, gleba, dobra. Gryzie glebę. I czekaj, co tam jest? Tu jest woda! Czekaj. Tu jest woda! Ale zobacz, co tam się dzieje, patrz przed nami. No tam są góry jakby jakieś takie, nie? Ale kurde... Ale a ja kurde... zakładam, że to może być po prostu nasza wyobraźnia. Poczekaj, jest... kliknijmy pod... Ej, faktycznie, jesteśmy na siódemce, prawie przed końcem siódemki. No. I wygląda na to, że to jest wyspa. Ale to wygląda jak kartona Morgana. Tak. To jest ewidentnie... Katana Morgana, tak. Katana Morgana, tak. Dobra, chodź, idziemy jeszcze wzdłuż tej może plaży. Ja umrę? Czy wejdę tam sobie? Nie, mogę wejść pod wodę. No ostatnio wchodziłeś przecież. Ale wiesz, myślałem, może zmienić jakąś opcję albo coś. Aktualizacja, mówisz, update. Że się karton skleja czy coś. No dobra. Tak, dobra, chodź, przebiegniemy się jeszcze wzdłuż tego, plaży. Zobaczymy. Wzdłuż plaży, odkryjmy kawałek więcej. Dobra, przebiegamy, zostawmy je, bo to nie ma sensu z nimi walczyć. Nie, pewnie. Na razie nic nie dają. Tam lecimy na berserkera właśnie i to jest mały problem. To jest najlepszy berserker, nie? No to jest taki mocny berserker. Najlepszy. Dwa gobliny mnie gonią. Spoko, na razie biegniemy dalej, złapmy trzeciego. Czy tam jest coś dużego?
Jakby jakaś góra była taka, nie? Możemy przejść do tych gór jakoś. Teraz zobaczymy, idziemy. Także przejdźmy, bo czymś tu wydaje, zobacz. Tutaj teraz się wyłaniamy. Dobra, tam jest kolejny berserker, biegniemy bardziej w lewo. Okej, prowadź. Nie, te berserkery są dość mocne, jak pamiętam. On 2900, także one robią robotę. Tam też jest jakiś kolejny. To. Także biegniemy teraz znowu w prawo. Slalomem, Paweł, slalomem. Tak jest. Okej. Tam ma, da się wejść faktycznie. Ej, stary, ja mam wrażenie, że naprawdę za chwilę wyjdziemy w ósemkę. Czekaj. Zaraz zobaczymy, zaraz tak się okaże. Wygląda. Kończy mi się, tak, kończy mi się stamina. Jak się kończy mi się stamina, stary? No ja właśnie odnowię całą stamina. Muszę się zatrzymać. Tak. Muszę się zatrzymać. Pomóż mi tutaj. Okej. Okay. Nie wiem, ile mnie bije w ogóle. Ze 3 albo ze 4 to były. No chyba, 3 nie? były. Dobra, okej. Okay. Dobra. Zobaczmy, co tu się dzieje. Są o, poczekaj, ja może sobie delikatnie odnowię te rzeczy. Nażyj się. Nie, jesteśmy na końcu, też tu nie ma nic. Wiesz? Tu też końcówka, też, tak, też jestem. O, jesteś ekstremalnie głodny, muszę jeść. Dobra. Paweł, jak ty możesz nie jeść? O, ty! O, przepraszam. Krab mnie tutaj ten. Na organkach gra. No, tam właśnie nie da wejść. Co za typ, normalnie, o. Co tam jest tak ten? Elektroniczny właśnie. Dobra, chodź, biegniemy ten. Zobacz, tutaj. Czekaj, tu jest to. Nie, ewidentnie tu jest... Co, do mnie biegnie czy do ciebie? Do mnie. Ewidentnie tu jest kwestia taka, że no niestety, ale to jesteśmy na wyspie. Nie ma co ukrywać. Tu się świat dalej nie generuje, to jest po prostu zamknięta wyspa. Ewentualnie możemy próbować przejść pod wodą sobie jeszcze, ale nie wiem czy jest sens. Wiesz co, pod wodą no można spróbować, bo w sumie nie giniemy idąc pod wodą, ale... no to jest dość ryzykowne, ja bym proponował bliżej domu to zrobić, wiesz? Bo teraz stracisz wszystkie rzeczy, jeżeli no coś tak, się stanie. No tak, a mam trochę i przy sobie, także szkoda by było. No, więc zrobimy testy, że przebiegniemy. Mamy też wodę obok siebie w domu. Więc spróbujemy pójść w kierunku wody, zobaczymy czy tam się ten, bo... Nie było w sobie problemu, mogliśmy biec, nie? No dokładnie, tam nie zabierało życia. Nie rozmiękaliśmy w żaden sposób. Dokładnie, nie rozmiękaliśmy, więc mogliśmy normalnie biegać, tam były jeszcze jakieś... Czekaj. Ci świeci, on zaraz ginie. Nie zdążył. O. Dobra, okej. Okay. A tam jest kolejny, czekaj, idę do niego. Może wezmę sobie jego duszę. A, no możesz, jego duszę. Bo ona się do craftingu może przydać. Daj mi duszę, typie. Tu jest wielka góra znowu. Dobra. Impsol. O, przynajmniej już jest dzień, to jest fajna sprawa. No. Czekaj, gdzie jest tutaj Impsol? Gdzie jest Impsol? O, tu jest Impsol. Ale słaby. Bez sensu w ogóle, po co ja się z nim wyglebiłem? No, musimy z tymi Lizardmanami. Musimy te jaszczurki ogarniać. Tak, żeby mieć wszystkie trzy ich dusze, nie? O, i teraz dokładnie, teraz wstał dzień i teraz dokładnie widać, że tak naprawdę jest jedna wielka tafla wody, nic więcej. No, szkoda. No. Szkoda, ale spoko, dotarliśmy na koniec, dobra, także fajnie. Dotarliśmy na koniec, także wiemy jak to wygląda, wiemy, że są, jakie są potwory mniej więcej. Chociaż z drugiej strony jest szansa, że na przykład jak pójdziemy na 4H albo gdzieś tam na drugi kraniec, że tam może coś innego jeszcze, ale no szczerze wątpię. Podejrzewam, że tutaj kwestia jest taka, że jest taki jeden wielki biom po prostu. Są, jest plaża, jest. Czyli góry, to samo tam będzie, nie? No właśnie. No. Ale mogą być pod ziemią, mogą być fajne rzeczy jeszcze. Pod ziemią? Tak. Pod ziemią na pewno jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego. Na pewno będziemy kopać dalej, tylko pewnie musimy zrobić sobie maszyny. Dalej, ale... Tak, ale to co? Myślę, że w następnym odcinku, nie? No tak, na pewno. A teraz może wrócimy do domu i w następnym odcinku spotkamy się w domu już. Trzeba będzie jakoś do domu właśnie wrócić jeszcze. No, także poza odcinkiem przebiegniemy się chyba do domu. Paweł, którędy do domu teraz? Stary, to jest dobre pytanie. Najlepiej widzowie napiszą w komentarzach. Tak. Kaje do domu. Kaje dom. Kaje nasz dom. Kaje dom, dokładnie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos. Na razie, siema.